Pierwsza z grup zabiegów chirurgicznych jest to grupa operacji, które mają za zadanie odtworzenie bądź zastąpienie uszkodzonego więzadła krzyżowego. Pierwsze operacje polegały na próbie odtworzenia tego więzadła z użyciem powięzi szerokiej, czyli fragmentu tkanki łącznej pozyskiwanej z okolicy mięśni uda pacjenta. Następnie wprowadzono kolejne techniki, wprowadziły użycie implantów sztucznych, m.in. implantów nylonowych. Takimi technikami są m.in. technika tightrope, pokazana tutaj na tej grafice za moimi plecami. Troszeczkę rzadziej spotykana w Polsce. W Polsce z kolei dominuje jedna z technik, nazywa się techniką zewnątrztorebkową. Operacja uszkodzonego więzadła krzyżowego zaczaszkowego techniką zewnątrztorebkową, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że wprowadzamy implant nylonowy, który przebiega na zewnątrz stawu kolanowego. Łączy on więzadło okolicy trzeszki wezala, czyli inaczej jednej z kostki mechanicznie pełniących funkcję w mięśniu brzucha tym łydki, bocznie na zewnątrz torebki stawowej, aż do otworów umiejscowionego w okolicy guzowatości kości piszczelowej. To ułożenie, ten kierunek ułożenia implantu nylonowego ma naśladować ułożenie wizadła krzyżowego i uniemożliwiać przesuwanie się kości piszczelowej doczaszkowo, dzięki czemu nie ma nacisku na łąkotki, nie ma bolesności wynikającej z niestabilności stawu kolanowego. Ta technika ma jednak swoje ograniczenia. Jest bardzo popularna, dosyć, nazwijmy to, sprawna w wykonaniu. Natomiast ograniczeniem jest masa ciała pacjenta. U psów powyżej 15 kg jest znacznie zwiększone ryzyko destabilizacji, czyli rozciągnięcia się więzadeł w okolicy trzeszczki wezala. Wtedy cały układ, cały ten implant też przestaje, czy jego funkcja się pogarsza, bądź przestaje całkowicie pełnić. Także do 15 kg ma to sens, powyżej niestety już te efekty są słabsze. Natomiast jeszcze jedna istotna informacja. Należy pamiętać, że niezależnie od techniki operacji uszkodzonego więzadła krzyżowego zaczaszkowego, zawsze należy wykonać artrotomię, czyli należy dostać się do stawu kolanowego, ocenić jego struktury wewnętrzne i m.in. oszacować stan łąkotek i ewentualnie usunąć wolne, czy zmiażdżone, czy zniszczone fragmenty łąkotek, aby one nie były powodem dla bolesności, mimo stabilizacji stawu kolanowego. Dziękuję.